To jest mega interesujące, fascynujące i ciekawe wyzwanie, ponieważ tak naprawdę niedużo wiem. Wiem, że muszę zamieszkać w tym domu, że będą mi podrzucać różne rzeczy, że będę miał różne aktywności. I na końcu ma być ten wielki, taki nieprzyjemny zapach tutaj, testowany i pokazany właśnie, że można go zwalczyć. Dosłownie zwalczyć. My chcemy dzisiaj udowodnić, że można wyeliminować całkowicie nieprzyjemne zapachy i właśnie zamierzamy udowodnić to poprzez eksperyment na żywo. W naszym szklanym domu, tu w Złotych Tarasach, zamknięty na 2 dni zostanie znany youtuber Martin Stankiewicz. Martin będzie poddany wielu niezwykłym eksperymentom. Będzie też miał dostarczanych wiele produktów, które generują intensywne zapachy i przez 2 dni będzie właśnie w tym szklanym domu mieszkał. Następnie my wejdziemy do tego domu, będziemy mogli też poczuć, jak te zapachy zadziałały, a następnie użyjemy naszych produktów po to, aby zneutralizować te zapachy. I w sobotę o godzinie 13 każdy będzie mógł wejść do szklanego domu, aby poczuć, czy to wyzwanie udało się zrealizować, czy ten najtrudniejszy test się udał, czy też nie. Ja jestem pewna, że będzie dobrze. Ja nie jestem aż jakoś bardzo wrażliwy. Niemniej, no jak każdy człowiek, lubię ładne zapachy, a nie nieprzyjemne, więc mam nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Chociaż już straszyli mnie, więc troszeczkę mam, może nie boję się, ale troszeczkę, wiesz, tyle głowy się zastanawiam, o co będzie się działo. No nie mogę zdradzić szczegółów, bo będzie to na pewno niespodzianka, ale mogę obiecać, że to będą naprawdę różne zapachy. Będą to zapachy generowane tak, jak spotykamy się z nimi na co dzień w naszym domu. To są często śmieci, to są często jakieś resztki po jedzeniu, ale szczegółów nie mogę zdradzać. Zachęcam do śledzenia konta i kanału Martina na YouTubie. Tam wszystko będzie po kolei mówione. Tutaj już mamy ubrania, widzę, że są jakieś przygotowane rzeczy do ćwiczenia i tego się najbardziej obawiam, że będę musiał dużo ćwiczyć, żeby się pocić, a ja niestety fizycznie jestem słabiutki.